konferencja Przestrzenie Edukacji 21, otwieramy szkołę, to podsumowanie dwuletniego projektu EduSpaces 21, który robimy z partnerami z Niemiec i Szwecji, dwie polskie organizacje, i który mam wrażenie, że jest takim dobrym bardzo przykładem międzynarodowej, europejskiej współpracy w myśleniu o tym, jaka jest najlepsza strategia zmiany szkoły. Myślę, że to bardzo dobre spotkanie, w sumie pierwsze w Polsce tak szeroko omawiające tematykę przestrzeni edukacyjnych. Temat, który leżał odłogiem chyba przez wiele lat, ale zarówno ta część panelowa, jak i warsztatowa pokazały, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na dyskusję o tych przestrzeniach i mamy bardzo dużo pomysłów tak naprawdę, co ujawniły rozmowy, wykorzystujących zarówno te dobre praktyki, które już jakieś szkoły zrealizowały, jak i tworzących nowe rozwiązania, które mogą być zastosowane w szkołach. Więc to był bardzo ciekawy dzień. Otwarta przestrzeń w szkole to przede wszystkim wolność. Myślę, że dla każdego członka społeczności szkolnej pootwierane przestrzenie społeczne, architektoniczne, te technologiczne i jeszcze inne, o których dzisiaj nie rozmawialiśmy, to wolność i pobudka do innego działania. I think it was a very good short description on the outline and the results of the EduSpaces project going on for soon two years. I think it was really interesting that we had external international guests here as well. It was really interesting to hear from the Ministry of Ukraine how they meet their challenges. So my takeaways is that it was a really good description on the EduSpaces and it also allowed for many new people to meet around certain issues, especially with the afternoon's workshop, and that was really rewarding. Niezwykła konferencja, niezwykły dzień, niezwykli ludzie. Po dzisiejszym dniu mogę powiedzieć, że tchnęło optymizmem, jeżeli chodzi o otwieranie się szkół, o przestrzeń szkolną, która jest niewykorzystana, ale wszystko wskazuje na to, że będzie bardzo wykorzystana. Myślę, że to jest taki moment, kiedy szkoły coraz wyraźniej widzą, że muszą swoją przestrzeń edukacyjną dopasować do potrzeb dzieci, które się w nich uczą, dzieci i młodych ludzi, ale także nauczycieli, którzy też mają trochę dosyć tej sztywnej formuły i tej rutyny, która ich też samych nudzi, do potrzeb świata, który stawia wobec nas, wobec tylu prawdziwych, realnych problemów, którymi się warto zająć i wobec potrzeby takiego uczenia, które powoduje, że zaczynamy się traktować jako sojuszników w rozwiązywaniu tej samej sprawy, a nie jako rywalizujące ze sobą o lepsze oceny uczennice czy uczniów. Wydaje mi się, że to jest taki moment, że szkoła się otwiera, bo troszkę widzi, że jak się nie otworzy, to przestanie być tą najważniejszą przestrzenią edukacji, jaką była przez setki, tysiące lat. Jedno, co można powiedzieć, to to, że edukacja się musi zmieniać, musi się dopasowywać do tych problemów, jakie stawia przed nami świat. I dobrze, że są tacy nauczyciele i tacy dyrektorzy i tacy działacze edukacyjni, i tacy eksperci, jak ci, którzy dzisiaj do nas przyjechali, którzy to rozumieją i razem próbują sprawdzić, jak rozepchać, jak uelastycznić, jak otworzyć na zmianę i jak zarządzać ryzykami, które każda zmiana ze sobą niesie.